Jedna rodzina pszczół liczy nawet do 70 tysięcy osobników. Pszczoły są nam niezbędne do życia, bo zapylają rośliny, a to sprawia, że plony są większe. My jesteśmy właśnie przed łąką kwietną, którą zasiał Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Łąka ma służyć pszczołom, które zamieszkały na zielonym dachu uczelni. Blisko 280 tysięcy pszczół to nowi lokatorzy, którzy zamieszkali na dachu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Cztery pszczele rodziny, które znalazły tam dom, będą pod opieką wykwalifikowanej kadry pszczelarzy z podlegnickiej pasieki. Pszczoły są bardzo ważne, nie tylko dają nam miód, ale pełnią ogromną rolę w ekosystemie, ponieważ zapylają bardzo dużą część roślin, dzięki którym później my mamy jedzenie. Rodzina pszczela na początku sezonu to jest około 30 tysięcy osobników w jednym ulu. W szczycie sezonu potrafi osiągnąć liczebność 70 tysięcy osobników. Jedna rodzina. Na pasiece zazwyczaj jest tych rodzin sporo, więc w powietrzu też tych zapylaczy mamy w okolicy pasieki bardzo dużo. Z myślą o wadach zasiana została łąka kwietna. To kolejne działania proekologiczne, które realizuje wrocławska uczelnia. To jest pomysł, który dobrze wpisuje się w taką koncepcję w ogóle zielonej uczelni. Zwłaszcza, że jesteśmy uczelnią ekonomiczną, więc wypadałoby promować właśnie tego typu podejście do gospodarki. A pszczoły to jest element obok fotowoltaiki, obok tutaj rzeczywiście różnych innych inicjatyw typu ograniczenie tego wpływu niekorzystnego na środowisko, no to pszczoły to są takim z jednej strony chyba interesującym kierunkiem działania. Paradoksalnie pszczoły w mieście czują się świetnie, wydawałoby się, że nie. Wystarczy zabezpieczyć dla nich odpowiednie miejsce. I na przykład tutaj na dachu uniwersytetu jest miejsce rewelacyjne ze względu raz, że jest daleko od przechodniów, nikomu nie przeszkadzają przelatujące pszczoły, a po drugie dach, na którym stoją, jest dachem zielonym, a nawet więcej, jest dachem kwitnącym. Rozchodniki, które tam są, kwitną, a pszczoły z nich mają pożytek w postaci pyłku i nektaru. Tu pszczoły, które są przeznaczone do miasta, od lat są selekcjonowane pod względem łagodności. Specjalna wyselekcjonowana rasa sklenar G10, czyli tak zwana pszczoła jagnięca. Ona ma ten gen agresywności zniwelowany poprzez wieloletnią pracę hodowlaną. Świadomość ekologiczna staje się coraz większa, dlatego uczelnie podejmują tego rodzaju inicjatywy. Obecna sytuacja geopolityczna, zmiany klimatu, rosnący konsumpcjonizm, a także uaktywnienie się wirusów w ostatnim czasie SARS-CoV-2 pokazują, jak ważne jest zadbanie o planetę i postawienie na zrównoważony rozwój. Sprawa dzisiaj środowiska to jest sprawa systemowa. Tego nie da się zamknąć w działaniach na przykład konsumentów tylko i gospodarstw domowych. Nie można mówić tylko, że mamy oszczędzać wodę i energię i segregować śmieci, bo to jest problem systemowy. Nie można przerzucać jakby odpowiedzialności za ochronę środowiska na obywateli, na pojedynczych mieszkańców. I oczywiście to możemy robić. My jesteśmy jednymi z aktorów tej sceny, tej areny ekonomiczno-społecznej, ale jest to problem systemowy związany bardziej tak z typem produkcji, z typem podejścia do gospodarki. To nie jest takie oczywiste, że ekonomia i ekologia to blisko. Czasami jeszcze do niedawna to my tutaj traktowaliśmy to jako rozbieżne, albo ekonomiczne, albo ekologiczne. Natomiast no teraz chyba wszyscy mądrzejemy. Tutaj rzeczywiście dzisiaj no widzimy wyraźnie, że to już przestało kolidować. Ważne, aby rozwiązania były wprowadzane systemowo na poziomie prawnym i finansowym. Echo 24, Oliwia Stasiak.